Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud? Czy robimy ciemny lód? Idźmy, idźmy ufnym krokiem, z drzewnym sercem, zawym okiem, bo serce zna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się w tej parafialnej świątyni w uroczystość parafialną, w imieniny tej społeczności, w dzień, w którym czcimy świętą Klarę, patronkę tego kościoła, patronkę tej parafii. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę mszy świętej w intencji wszystkich parafian. O Boże, błogosławieństwo dla żyjących i niebo dla zmarłych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Chwała na ziemi Bogu, Thank you.
módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jest nieprzejednana jak otchłań. Żar jej to żar ognia, płomień Boga. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Oto Słowo Boże. Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci, niech imię Pana wychwalają. Majestat Jego ponad ziemią i niebem, i On pomnaża potęgę swego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył,
bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając się ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś im 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości swego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry, wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości swego pana. Oto Słowo Pańskie. Czcigodny księże proboszczu, gospodarzu tej parafii, księże dziekanie, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, gromadzimy się tu na uroczystości odpustowej, która swój początek w tym roku miała w dniu wczorajszym mszą świętą wieczorną pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity. A dziś gromadzimy się w tej świątyni dokładnie w dniu święta, nie przed i nie po, tylko akurat. Kiedy zbliżamy się do dobrej, z którejkolwiek strony widzimy już przed miastem z daleka górującą wieżę, a na nim krzyż. Kiedy wjeżdżamy do dobrej od strony Nowogardu, przy wjeździe do miasta mijamy ruiny zamku. Pewnie kiedyś był wielki i wspaniały, pewnie w nim koncentrowało się życie władcy tego miasta. Pewnie powstawał w podobnym czasie, kiedy powstawał i kościół, ale z zamku pozostały ruiny, a kościół dalej góruje nad miastem. Pewnie dlatego
że w jednym miejscu był gospodarz, a w drugim nie było. W jednym miejscu był ktoś, komu leżało na serce to, by ta budowla z cegieł, kamieni, belek i dachówek ostała się, a w drugim nie było. I tak podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli mamy w życiu piękny plan, nawet najbardziej wymyślny, ale nie mamy serca, by ten plan udało nam się zrealizować, niewiele z niego pozostanie. Kończy się olimpiada w Londynie. Wielu z nas pewnie z wypiekami na twarzy i z bijącym sercem dwa tygodnie temu, zasiadając do obserwowania zmagań sportowców, miało wielkie i wspaniałe nadzieje na występ Polaków. I wracają z medalami. Wracają z medalami okupionymi ciężką pracą, potem czasami kontuzjami, ale wracają i tacy, którzy budzili w naszych sercach wielkie nadzieje, ale się nie udało. Niektórzy komentatorzy śmiali się, pewnie tak mało medali, bo afera ze złotem w Polsce wybuchła. To pewnie szyderczy albo prześmiewczy komentarz, ale wiemy, że jeżeli domu Pan nie zbuduje, próżno nad nim rzemieślnik pracuje. Próżne są nasze wstawania przed świtem i czuwania do późna w nocy, jeżeli Pan Bóg nie błogosławi naszym zamiarom. Dziś święto świętej Klary, takiej nie dzisiejszej świętej, nie tylko dlatego, że żyła w XII wieku, ale dlatego, że kładła w swoim życiu nacisk na to, co dziś nie budzi specjalnie zachwytu i nie rozpala serc i umysłów ludzkich. Legenda głosi, że kiedy jej matka przed jej narodzeniem udała się do świątyni, by prosić o błogosławieństwo, szczęśliwy poród i zdrowe dziecko, usłyszała w kościele głos: urodzisz przeczystą, która odbije swoje piętno na życiu jej współczesnych. I tak się stało. Choć pochodziła z zamożnej i magnackiej rodziny, postanowiła zerwać z tym wszystkim, co się kojarzy z dobrami materialnymi. I nawet kiedy już złożyła śluby zakonne, kiedy zgromadziła wokół siebie kobiety myślące podobnie do siebie, kiedy wystąpiła do Ojca Świętego z prośbą o regułę, otrzymała kilka propozycji, z których większość odrzuciła, bo te propozycje reguły były za mało radykalne, zezwalały na przyjmowanie materialnych i zewnętrznych datków od dzisiaj byśmy powiedzieli sponsorów. Chciała radykalnie i kategorycznie odciąć się od tego, co wzbudza ludzkie namiętności. Wiemy z nauki katechizmu, pamiętamy to dobrze, są takie trzy źródła, które sprawiają, że ludzkie serca odchodzą od Boga i pogrążają się w złym. To jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Pożądliwość ciała to nasza seksualność. Pożądliwość oczu to tytuły, zaszczyty, dobra zewnętrzne i pycha żywota, by pokazywali mnie palcami nie dlatego, że źle zrobiłem, ale dlatego, że coś w życiu osiągnąłem. I czasami jest tak, że ci, którzy nie zdobyli się na wielki wysiłek, są przez złośliwych albo interesownych znajomych czy fałszywych przyjaciół wynoszeni na piedestały, podczas gdy naprawdę to im się nie należało. Dziś świętej Klary, patronki tej świątyni,
Ksiądz arcybiskup wczoraj, wchodząc do tej świątyni, mówił, że wszystkich wchodzących tutaj ogarnia specjalny duch i specjalny nastrój, bo te mury są obmodlone. Są obmodlone przez pokolenia tych, którzy zanosili tutaj prośby do Boga. I nawet gdy na kilkaset lat modlili się tu do Boga pod szyldem innego wyznania, to przecież i tak modlili się do tego samego Boga. Było głoszone Słowo Boże z tego samego Pisma Świętego i były głoszone reguły zawarte przez Boga w tym, co mówimy, co nazywamy dekalogiem. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kiedy patrzymy na stare mury, z jednej strony urzeka nas to, że ostały się przez tyle wieków, a z drugiej strony, gdy przyjrzymy się im dokładnie, widzimy, jak nadwyręża je ząb czasu. A tu jakieś pęknięcie, a tu jakaś cegła luźna się okazała, a to gdzieś pokazały się jakieś nieprzewidziani lokatorzy, a to gdzieś na murach zakwitała roślinka, a to gdzieś rynna stała się źródłem rozwoju nasion naniesionych przez ptaki czy naniesionych przez wiatr. Tak się realizuje życie. Tak się realizuje życie, które my, ludzie, mamy w swoich rękach, bo to od nas zależy, czy na murze naszego życia, gdy pojawią się pęknięcia, pojawi się ktoś, kto te pęknięcia załata i mur doprowadzi do dawnego stanu. To od nas zależy, czy jeżeli wokół naszej głowy wykwitnie jakaś pokusa, jakiś grzech, to będziemy ją pielęgnować w swoim sercu, czy radykalnie z nią zerwiemy, wyrwiemy i odrzucimy daleko od siebie. Pamiętamy pewnie te radykalne słowa Jezusa, gdy mówi do swoich słuchaczy: jeżeli twoje oko jest ci powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem, żebyś jednookim wszedł do Królestwa Bożego, niż żebyś z dwojgiem oczu poszedł w ogień wieczny do piekła ognistego. Jeżeli twoja ręka jest ci powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem byś jednorękim wszedł do Królestwa Niebieskiego, niż gdybyś z obojgiem rąk miał pójść w ogień nieugaszony. Pewnie słuchamy tych słów trochę myśląc o tym, że to taka retoryka, że to takie gadanie, ale przecież te słowa niosą w sobie wielką prawdę i wielką moc. Te słowa każą nam się zastanowić nad tym, co jest w moim życiu najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, najświętsze, za co warto życie dać. W jednej z piosenek religijnych, które w latach 80. śpiewała młodzież w Polsce, śpiewaliśmy, jak w uczniowskim zeszycie, jakieś trudne zadanie, takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, najświętsze, za co warto życie dać. I moja ulubiona druga zwrotka: noszę krzyżyk maleńki, jak przyjaciel jest ze mną, tylko jedno spojrzenie i na pewno już wiem, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, najświętsze, za co warto życie dać. To w tym samym czasie polska młodzież śpiewała jako akt strzelisty taki krótki hymn: tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. A kiedy do ojczyzny przyjechał
z pierwszą apostolską wizytą Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do nas, że nie da się zrozumieć Polaka bez Chrystusa. I nawet jak ktoś zapomniał o tym, że był ochrzczony, nawet jak ktoś przysypał pod grubą warstwą popiołów, przywar i słabości obowiązki i prawa wynikające z tego, że kiedy został ochrzczony, to przecież faktu chrztu nie da się wymazać z życia człowieka. Faktu chrztu nie da się wymazać tak jak gumką, myszką, źle nakreśloną linię w zeszycie. To sakrament, który wyciska na duszy człowieka piętno, niezatarte piętno, włącza go do Kościoła, czyni go dzieckiem Bożym. Wiedzą o tym dobrze kochający rodzice, że jak jest dziecko, które sprawia kłopoty, to jeszcze więcej trzeba go kochać. Jeszcze wspanialszą miłością trzeba go otoczyć, a serce kochające gotowe jest nieba przychylić, by to zbłąkane dziecko powróciło na dobrą drogę. Mamy przykładów tego typu działań wiele w historii. Przywołajmy choćby jeden. Święta Monika, matka świętego Augustyna, chrześcijanka, gorliwa chrześcijanka, która 40 lat modliła się o nawrócenie swojego syna i została wysłuchana, porzucił grzeszne życie, przyjął sakrament chrztu świętego, mało tego, został kapłanem, został biskupem. Jego twórczość wycisnęła swoje piętno na w kościele ówczesnym i jest ceniona w kościele powszechnym do dnia dzisiejszego. Jej syn to święty Augustyn, jeden z filarów, jeden z ojców Kościoła myśli chrześcijańskiej rozwijającej się właśnie w Kościele. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, miejmy odwagę być chrześcijanami. Miejmy odwagę nie tylko do tego, by nosić na sobie krzyżyk, medalik, by zamaszyście przeżegnać się, przechodząc obok świątyni, obok krzyża, mieć odwagę nakreślić na sobie znak krzyża, gdy rozpoczynamy czy kończymy posiłek w gościach, w restauracji. Miejmy odwagę być chrześcijanami, bo to nie wstyd, to zaszczyt, to powód do dumy i do chluby. Dziś dzień świąteczny dla naszej społeczności, dziś dzień wakacyjny. Wielu przebywa na wakacjach, na urlopach, na kolonias. Otoczmy ich naszymi modlitwami. Prośmy Boga o to, by się w życiu nie zgubili. A gdy się zgubią, miejmy odwagę szturmować niebo w ich intencji, by powrócili, by znaleźli się na właściwym miejscu. Bo nie to jest najstraszniejsze w historii człowieka, że popełni grzech. Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale to, gdy w grzechu pozostanie, gdy nie będzie chciał z tego grzechu się podnieść, że nie będzie chciał przyjąć do świadomości, że to, co robi, jest złe, że trzeba to zmienić, że trzeba się poprawić. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, uczestniczymy w Najświętszej Ofierze. Za chwilę na ołtarz stąpi Jezus, by ukryty dla naszych zmysłów pod postaciami chleba i wina być dla nas pokarmem, być dla nas siłą i wsparciem, być dla nas przewodnikiem i Ojcem, który gotów jest poradzić, przytulić, wesprzeć, wesprzeć w naszej drodze przez życie, wesprzeć w naszym kroczeniu do Boga, wesprzeć w naszym kroczeniu do szczęścia, czego wam, kochani, i sobie życzę. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Swoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas rodzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jedno chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu, który nie opuszcza tych, którzy Go szukają i pragnie doświadczyć Jego łaski, przez stawnictwo świętej Klary powierzmy nasze potrzeby. Módlmy się w intencji pasterzy Kościoła, aby w osobistym kontakcie z Bogiem odnajdywali moc potrzebną w pracy duszpasterskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby potrafili łączyć się z cierpieniami Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, aby rozumiała i ceniła cnotę czystości przedmałżeńskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych drogich naszym sercom, aby dostąpili łaski zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby cieszyli się z zebraniem tegorocznych plonów. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy doceniali znaczenie czasu spędzonego z Bogiem na modlitwie. Ciebie prosimy. Panie Boże, Twoja hojność nie zna granic. Przyjmij nasze modlitwy, które z ufnością zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Cóż Ci, Jezu, damy, Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, udziel nam owoców ofiary, którą składamy i spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary, oczyszczeni od skłonności do złego, odnowili się w życiu łaski przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom, ośmielamy się mówić. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Co rządzisz całym światem? Niezmiennie,
światłości przysłoniona. Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego imienia i niech głoszą Twoją potęgę. Niechajcie, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi. Niech mówią o chwale Twojego imienia i niech głoszą Twoją potęgę. Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego imienia i niech głoszą Twoją potęgę. Módlmy się.
Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. O zbawcza hostio godna czci, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drzwi Twoich stoję, Panie. Któryś pod postacią chleba, w tej hostyi Najświętszym sakramencie, w tym Najświętszym sakramencie, z nieba stawasz w tym momencie, z nieba stawasz w tym momencie.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Tobie wszyscy Modlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki.
Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ciebie w każdym momencie. Bogu niech będą dzięki za ten dar odpustu. Bóg zapłaci także wszystkim, szczególnie księdzu dziś Andrzejowi, który tę mszę świętą sprawował i Boże Słowo wygłosił, tudzież księdzu dziekanowi, kanonikowi za dar obecności i modlitwy oraz księdzu Markowi za dar modlitwy, obecności i konfesjonału. Bóg zapłaci wszystkim zgromadzonym tutaj, a więc i ministrantom, i lektorom, i organistce, i paniom, które niosły sztandary. Same panie, musiałem popatrzeć. Nie widzę, kto jest. O, dobrze. Dobrze. Bóg zapłać. Bóg zapłać także, kochani, wam i za wczoraj, ale dzisiaj, szczególnie właśnie za dziś, bo dzisiaj mamy uroczystość świętej Klary. Panom za baldachim, Bóg zapłać. Ksiądz dziekan zawsze jest na miejscu i podpowiada, taka jest jego rola. I Bóg zapłać także księdzu dziekanowi za tę piękną podpowiedź. Oczywiście, kochani, trwamy w tym dniu odpustu, jak powiedział ksiądz arcybiskup. W ten dzień ten Kościół staje się sanktuarium świętej Klary, na ten dzień. Dlatego Kościół będzie otwarty, dlatego ten Kościół dzisiaj nawiedzajmy. Módlmy się indywidualnie, ale także będą modlitwy zorganizowane w grupach, wspólnotach. I tak dzisiaj na godzinę 15 wspólnota modlitewna zaprasza na modlitwę. Wieczornej mszy nie będzie, bo jest msza święta odpustowa. Natomiast w porze, kiedy jest sprawowana msza święta, o godzinie 18, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. Zapraszam. I wreszcie o godzinie 21 będzie apel jasnogórski i także zapraszam. I ten apel jasnogórski zakończy naszą uroczystość. Bóg zapłać wszystkim. Jeszcze raz kapłanów zapraszam na braterskie spotkanie na plebanie. Z dawna Polski Tyś królową, Maryjo, i za nami przemów słowo, Maryjo.
ociemniał.